Rodzinnych świąt, a przede wszystkim uśmiechniętych. Niech jeden do drugiego niesie serdeczne życzenia, niech jeden do drugiego daje, jeden drugiemu daje serce jakby na dłoni. Niech się nie dąsa, tylko niech każdy patrzy na siebie z przyjaźnią i z miłością. Wtedy nasze życie będzie o wiele ładniejsze, o wiele lepsze, nie będzie złości ani gniewu. I tego byśmy sobie życzyli nie tylko w te święta, nie tylko w Boże Narodzenie, ale przez calutki rok. I życzę wam także wszystkim, ponieważ jesteście jeszcze bardzo młodzi, sukcesów w szkole i żeby nigdy nikt nie narzekał na nauczyciela. Przecież oni są tacy wspaniali i tak pięknie was uczą do życia w przyszłości. I wam życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Brawo, pani Anko. A ja tylko dodam, niech w każdym domu zabrzmi kaszubska kolęda. Podzielmy się. Poczekajcie. Ponieważ na tą uroczystość tutaj miał przyjść ksiądz proboszcz, bo był proszony, ale musiał wyjechać do Puszcza, bo tam jest odpust, no i spowiedź przed Bożym Narodzeniem. Więc musiał jeszcze po mszy świętej tam pojechać, ale prosił, żeby wam wszystkim złożyła najserdeczniejsze życzenia. No przede wszystkim dla tych, którzy was uczą. Kochane dzieciaki, no bo ja mam 82 lata, więc jesteście prawie jak wnuczęta. Tak, żebyście, no przede wszystkim ci, co tutaj pracują, założyli ten zespół i nadal działają. No pani Asia, pan Marcin, no nie będę wymieniać. Także wam przede wszystkim składam podziękowanie, że ten zespół trwa, że pięknie śpiewacie. Że parchowo no, w całej Polsce, prawda, jeździcie i o tym parchowie naszym jednak są te wiadomości, że my istniejemy i że jest taki piękny zespół. Także wam i grający, i śpiewający starszym wszystkiego dobrego wam życzę. No a wam młodzież kochana, młodzież czy dzieciaki, no, wszyscy jesteście kochani i życzę wam, żeby was rodzice bardzo kochali, bracia, siostry, żebyście się bardzo, bardzo miłowali, ale wy też słuchajcie rodziców przede wszystkim, ich bardzo szanujcie, bo mówię wam, że to się opłaci. Nawet jak tam mama czy tata trochę troszczę i powie, to się przydaje potem w życiu. Także życzę wam, no, żeby dużo miłości, ale wy, żebyście szanowali starszych, przede wszystkim rodziców i nauczycieli dobrego, no, a kierownik, czy to dyrektor Domu Kultury, no życzę też, żeby pan również poprzez tych instruktorów, czy jak was tam nazwać, żebyście wspólnie działali, żeby to dobro było u nas tu w Parchowie rozwijane i działało. Szczęść Boże wam wszystkim. Thank you.
wysoki, bo na wielko słowa. Gloria! Piękna kolęda i proszę tutaj naszą panią Asię, żeby tutaj wszyscy przyszli, wywołała do Mikołaja po prezent. Dobrze, to tak po kolei szybko Mikołaju, bo jutro jeszcze mają dzieci lekcje i niektórzy mają sprawdzian z matematyki, wied i z angielskiego, więc szybciutko od dziewczynek. Nadia, zapraszamy Nadię, szybko. A już się ustawia Kamila. Już. Tutaj ten rząd też się ustawia, reszta się... To jest Nadia. Nadia jest bardzo grzeczna. Dobra, następna. To jest Kamila, bardzo grzeczna. Powiedział Mikołajowi. Mikołaj, ale na ochotnika. A może dziękuję. Ale to każdy chyba wie, że trzeba powiedzieć. Reszta siedzi, siedzi, Zuzia. Po kolei, ja mówiłam. No to niektórym by trzeba było klapsa dać Mikołaju. O, temu tam pierwszą ochotę. Grzeczny. Grzeczny. Ten jest grzeczny. Dobrego w nowym roku. Jest pan poszło. Bardzo się ubogaliło. I na koniec Ania, nasza solistka.
stary Mikołaj ludzi podwodu. Pani wie jak grzeczna. Dziękuję za to, Maju. Do następnych dzieci, bo ja mam daleką podróż i mam dużo, dużo prezentów, dużo dzieci czekają na mnie. Także 302 rok. No tak, zapraszam.